Słuchajcie, chodzi o to, że wszystkie te odmiany są drzewami tlenowymi pawlowni. Bardziej skupiamy się na dopasowaniu odpowiedniego gatunku, hybrydy do warunków klimatycznych. Inne drzewa rosną w Afryce, inne drzewa rosną w Polsce. Bierzmy to zawsze pod uwagę i pamiętajmy o tym, że my posiadamy 7 różnych odmian sadzonek i dopasowaną do naszych polskich warunków Nordmax 21. Słuchajcie, kiwi jak najbardziej nadaje się do uprawy w Polsce. Powstają już nowe plantacje. Drzewa nasze kiwi cieszą się coraz większą popularnością. Także zapraszamy. Odmiana kiwi Nordmax jest jak najbardziej odpowiednią sadzonką i tak naprawdę jedyną sadzonką, która daje i gwarantuje taką mrozoodporność w naszym klimacie. Kiwi Nordmax po 6 latach osiąga 15 metrów wysokości. Jeśli chodzi o właściwości drewna, jest to 400 kg, około 400 kg na metr sześcienny, 17 kJ, jeśli chodzi o energetyczność. Jest to bardzo łatwe i przyjemne drewno w obróbce, jest bardzo elastyczne, jak również nie chłonie wody. Drzewa tlenowe kiwi sadzimy w odległości 4 metry w każdym kierunku. Powoduje to, że po kilku latach korony drzew nie stykają się i nie odbierają energii ze słońca, między innymi. Dodatkowo korzenie przy naszych drzewach są palowe, dzięki temu nie ingerują na okoliczne uprawy albo jedno drzewo nie zabiera minerałów oraz energii drzewu sąsiadującemu. To należy jeszcze powiedzieć, w momencie sadzenia my preferujemy okres do końca lipca, aczkolwiek myślę, że akceptowalny jest również okres po połowie sierpnia, a już tak ostatecznie. Drzewo potrzebuje czasu, żeby zagnieździć się na danej powierzchni, gdzie zaznaczam, że oczywiście drzewa są już ukorzenione i gotowe do rośnięcia. W kolejnym roku, w miesiącach luty, marzec, tutaj oczywiście też podchodzimy do tematu indywidualnie, robimy cięcie technologiczne. Cięcie technologiczne polega na tym, że na wysokości około 7-10 cm ucinamy wszystkie drzewa. Powoduje to przede wszystkim to, że drzewo dostaje kopa i jego przyrost wtedy jest najwyższy. W tym samym roku na jesieni powinien sięgać około 5 metrów wysokości. Słuchajcie, największe błędy to są takie, że sadzimy drzewa i nie interesujemy się nimi. My nie nakazujemy, żeby odgradzać uprawę, ale pamiętajmy, że są to nasze pieniądze i należy troszeczkę o to zadbać. Nie zapominajmy, że to jest inwestycja, a jak każda inwestycja, żeby wyjąć, trzeba trochę włożyć. Tutaj chodzi też o pracę i zaangażowanie. Stąd myślę, że największymi błędami jest odpuszczenie, w sensie kupienie drzewa, posadzenie. I jakoś to będzie. Od razu mówię, że jakoś nie będzie. Słuchajcie, Nordmax 21 to jest kiwi tree, tylko jest to dopasowany gatunek do naszych warunków klimatycznych polskich z najwyższą mrozoodpornością. Na przykładzie 1 hektara znajdujemy się akurat tutaj na plantacji 2-hektarowej, ale przy 1 hektarze zapotrzebowanie, żeby to fajnie obsadzić, to jest 625 sadzonek. 625 sadzonek daje nam jedno drzewo około 0,7 metra sześciennego, czyli przy 625 sadzonkach mamy około 400 powyżej metrów sześciennych. Sami wiemy, jaka jest dzisiaj wartość kubika drewna, także sami sobie przeliczcie, czy jest to opłacalny biznes i czy jest to przyszłościowe, ponieważ jak przynajmniej ja tak zawsze byłem uczony, drzewo jest materiałem szlachetnym oraz zawsze powoduje, że wnętrze każdego mieszkania jest bardziej przytulne.
jesteśmy cały czas obecni na plantacjach, jak i również w dobie XXI wieku opiekujemy się zdalnie naszymi partnerami, naszymi sadzonkami i partnerami biznesowymi. Jesteśmy dostępni i nie ma tutaj problemu również właśnie, żebyśmy fizycznie odwiedzili plantację, żeby nie wiem, dojść do wniosków, czy drzewa są dobrze prowadzone. Do każdego partnera biznesowego podchodzimy indywidualnie, dlatego też nie podajemy nigdy nawożenia. Przygotowujemy to pod dane pole i miejsce, w którym się znajdujemy. Są to tereny różnorakie od 6 do 1 klasy, dlatego tutaj podchodzimy indywidualnie do każdego tematu i zapytania. Zapraszamy Was do wsparcia naszej zbiórki 1000 naturalnych klimatyzatorów dla Rzeszowa. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, wejdźcie na www.pozytywnico2 i do niej dołączcie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.